Witam was tutaj, cześć i trzymam za nóż. I zapraszam was już teraz na kolejny materiał obok niedziałających rogatek, bo jak widzicie jest zakaz wjazdu, ale jednak działających. Pociągi jeżdżą, a za mną będzie się znajdować nowa stacja kolejowa, PKP Rogitno. Zaczynamy! Witam was tutaj, cześć i trzymam za nóż. I przed wami widzicie stację Błonie. Błonie to miejscowość, w której jest ponad 12 tysięcy mieszkańców. Uzyskało to miasto swoje prawa miejskie w 1380 roku. No i oczywiście znajduje się na Mazowszu, dojeżdżają tutaj pociągi KM. Natomiast jest tutaj jedna stacja kolejowa, Błonie, ale się to zmieni już w najbliższym czasie. Lecimy bezpośrednio do tej nowej stacji, nowego przystanku kolejowego. Jak część z was wie, są pociągi z Warszawy Zachodniej, czy też z innych rejonów, które tam przejeżdżają przez Warszawę Śródmieście, czy też z Warszawy Głównej, pociągi linii R3 bezpośrednio właśnie tutaj, czyli przez Błonie. I dalej do Sochaczewa i w inne rejony. Natomiast w tym miejscu mamy przystanek osobowy Rokitno. Tak, tak jak w tytule było, stacja na polach. I nie powiecie mi, że z tej perspektywy patrząc na te rejony, to ta stacja nie znajduje się de facto na polu. Jest to inwestycja oczywiście realizowana przez PKP i ja może pokrótce opowiem mniej więcej, jak to wygląda i co tu właściwie jest. PKP PLK podpisał umowę o wartości około 14 milionów złotych netto z wykonawcą, dzięki czemu w Rokitnie w okolicy przejazdu kolejowego drogowego na ulicy Nowakowskiego w wyciągu drogi wojewódzkiej 720 powstaną dwa nowe jednokrawędziowe perony o długości 200 metrów. Przewidziano wiaty, ławki, czytelne oznakowanie, tablice informacyjne i gabloty z rozkładem jazdy. Energooszczędne oświetlenie LED zapewni lepszą organizację także po zmroku. Osobom ograniczonej możliwości poruszania dostęp do pociągów ułatwi pochylenia. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostaną stojaki rowerowe. Zakończenie zadania jest planowane na mniej więcej jakoś 2023 rok, ale te prace tutaj trwają trochę długo, ponieważ jest to robione w formule projektuj i buduj, czyli wykonawca jednocześnie projektuje, a później uzyskuje pozwolenia i buduje zgodnie z tym, co tutaj ma. Oczywiście cała ta inwestycja jest tutaj realizowana w ramach tam rządowego programu Kolej Plus i inne tam fanaberie i tak dalej. W skrócie, żeby wszyscy mieli pociągi i lepiej dojeżdżali do pracy, no czy to faktycznie ma jakieś przeznaczenie, to możecie zobaczyć właśnie na tych zdjęciach. Co warto podkreślić, to jest te 15 lokalizacji nowych przystanków osobowych, czy też stacji. Natomiast najważniejsze jest to, iż ta stacja się zakwalifikowała do tych 15 lokalizacji. Natomiast w projektach na liście rezerwowych jest jedna stacja, która was może zainteresować. Jest to stacja Warszawa Fort Wola. Ale ta stacja nie będzie realizowana do 2023 roku. Później, po zakończeniu przebudowy Warszawy Zachodniej, jest to planowane w realizacji, a ten program trwa do 2025 roku. Jeżeli jeszcze bardziej nasza gospodarka się nie załamie, jak to aktualnie tam są problemy finansowe, to możliwe, iż te stacje również z PKP Górczewska na tej linii o niedaleko metra Ulrychów powstaną. Natomiast bezpośrednio stacja Rokitno, którą dzisiaj oglądamy, znajduje się, jak widzicie, pod Błoniem. Jest to na granicy tutaj Rokitna wsi w tymże miejscu, jak i również miejscowości Błonie. Oczywiście całość się znajduje tutaj w Błoniach ogólnie, w tymże rejonie. No i pytanie moje podstawowe do was w sekcji komentarzy nie jest, czy ta stacja jest tu potrzebna, tylko ile według was osób będzie korzystać z niej, jak już tu będą jeździć pociągi. PKP w teorii tutaj twierdzi, że będzie tutaj jeździć 80 pociągów dziennie, tak mniej więcej jestem przynajmniej w stanie wywnioskować z tego, co nie napisali. W kierunku oczywiście Warszawy, czy też dalej Sochaczewa. No i jestem w stanie w to uwierzyć faktycznie, że tak to będzie wyglądać. Tylko pytanie, kto tu będzie wysiadać. Oczywiście niedaleko są jakieś zabudowania, ale to są zabudowania małe, jednorodzinne. Ja rozumiem, że ta stacja może być wykorzystywana do celu tranzytu, czyli gdzieś parkujemy sobie w okolicy, tylko parkingu tutaj też zbytnio nie ma. No i dalej przesiadamy się i jedziemy pociągiem do centrum Warszawy, na przykład dojeżdżamy tutaj rowerem. Tutaj akurat faktycznie w rejonie tejże stacji infrastruktura rowerowa jest naprawdę na wysokim poziomie. Cała stacja powstaje, tak jak powiedziałem, na zasadzie dwóch peronów krawędziowych po bokach całej linii. Natomiast co jest najważniejsze, to jest, nie ma tutaj żadnych przejść podziemnych. Przejście na nowe perony będzie wzdłuż i bezpośrednio obok przejścia kolejowego, znaczy przejazdu kolejowego, który notabene tutaj jest aktualnie zamknięty, o czym też pewnie mało kto z was wie. Ten przejazd kolejowy, który widzicie, co przecina faktycznie w tymże miejscu stację kolejową i linię kolejową, jest aktualnie wyłączony z użytku
jeżeli chodzi o ruch samochodowy, piesi oczywiście przez niego przechodzą, a same rogatki, jak i również sygnalizacja świetna w tymże miejscu i tak dalej działa i funkcjonuje. Co akurat dobrze, bo dzięki temu piesi, którzy tutaj przechodzą, czy też rowerzyści przez te tory, mają ułatwione bezpieczeństwo, że tak to powiem. Oj, przepraszam. Jak widzicie, jeżeli chodzi o samą stację, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest tutaj dosyć dużo dróg rowerowych. Możecie to zobaczyć bezpośrednio teraz tutaj, jak wzdłuż linii kolejowej jest taka samotna droga rowerowa. Mnóstwo przejazdów. Też tutaj, ponieważ nie ma tutaj zbytnio przejazdu rowerowego w tymże miejscu, jest tylko skrzyżowanie drogowo-kolejowe, nie ma tutaj przejść dla pieszych, to oczywiście się zmieni bezpośrednio przy tej przebudowie. Zwróćcie uwagę, tak jak tutaj lecimy bezpośrednio od kierunku, no tutaj stąd możemy dojechać z Błonia, czy też w kierunku Nadarzyna, od drogi, jakbyśmy popatrzyli do tyłu, mamy drogę rowerową, mamy tak, prosto polecimy, to polecimy dalej do Błonia i do kolejnych dróg rowerowych, natomiast jak skręcimy sobie tutaj bezpośrednio teraz w lewo drogą, to też mamy drogę rowerową i to ładną, asfaltową w kierunku stacji PKP Błonie. Tutaj możecie też zobaczyć, jeżeli chodzi o aktualny proces zaawansowania prac przy tej stacji, to mamy już elki peronowe i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o główny proces plan budowlanych. Mało ktoś też mówi o tej stacji. Zauważyłem, że faktycznie ten temat jest tak trochę przemilczany. Ostatnio takie tematy trochę poruszam faktycznie, bo według mnie warto mówić o takich inwestycjach, o których mało się mówi, a jednak powstają w okolicy Warszawy, na Mazowszu, bo to jednak faktycznie usprawnia ruch komunikacyjny, nawet jeżeli to wygląda tak, jak to teraz wygląda, czyli jest to na polu. Pamiętajcie, deweloperzy tylko czekają na takie stacje, później to szybko pojawiam się w takich miejscach, powiedzą wam, że za 30 minut jesteście w centrum Warszawy, wybudują osiedla, mieszkańcy i będą tutaj nowi mieszkańcy Błonia. Co warto podkreślić, jakie tutaj widzicie, nowa krawędź peronowa, czyli ta alka peronowa, która tutaj jest, jest mniej więcej na całej długości już tutaj poukładana, natomiast co warto podkreślić, to jest to, iż ten tor bezpośrednio przy peronie nowym, który tutaj powstaje, jest aktualnie wyłączony z użytku. Też został przy okazji odświeżony, jest całkowicie nowy w tymże miejscu, w związku z tym widać nowy tłuczeń, nowe szyny i oczywiście całkowicie nowe, białe podkłady, jak podobnie jak na Warszawie Zachodniej. Przez to tutaj ruch na odcinku Płochocin-Błonie odbywa się też po jednym torze, podobnie jak na odcinku Płochocin-Ożarów-Mazowiecki i dalej bezpośrednio do przystanku osobowego, który się znajduje jako Warszawa-Gołąbki, pod Warszawą. To nie jest Warszawa bezpośrednio. Przynajmniej się nie znajduje na Warszawie. Natomiast wracając do meritum, ruch na tej linii aktualnie jest poprowadzony podwójnie po jednym torze. Wahadłowo nie jest tak, że całkowicie na jednym torze może się znajdować faktycznie tylko jeden pociąg. Na stacjach właśnie Płochocin, czy też Ożarów Mazowiecki, czy Błonie pociągi mogą się wymijać. Więc nie jest to tak tragicznie aktualnie zrobione, że faktycznie tutaj ruch jakikolwiek jest właściwie wstrzymany i go nie ma. Na szczęście tak źle nie jest, co nie zmienia faktu, że faktycznie jest to dosyć mocno utrudnione. Tak jak widzicie, przejazdu kolejowego aktualnie nie ma, zostało to zabrane w części, tam płyty są z boku poukładane, a część szlabanów została po prostu wyłamana, aby jakkolwiek tutaj dało się pracować, jeżeli chodzi oczywiście o prace budowlane. Zdjęcia, jak widzicie, są bezpośrednio o zachodzie słońca, ponieważ w ostatnim czasie nie mam zbytnio czasu, żeby latać w ciągu dnia, bo po prostu albo pracuję, albo siedzę na studiach. Dlatego też możecie podziwiać ten piękny, ładny zachód słońca i prac budowlanych nie zobaczymy tutaj w tymże miejscu, bo oczywiście to się dzieje w ciągu dnia. Czyli tak jakoś, nie wiem, 9, 16, 8 ewentualnie. Tak to wygląda. Tak wygląda mniej więcej tenże rejon. Też ta stacja. Ale to nie jest wszystko, co chciałem wam pokazać, ponieważ mało pewnie kto z was wie, że jeszcze... Chciałem powiedzieć jakoś to tak ładnie, ale takie no mniej więcej 80 lat temu. Stąd była bezpośrednia bocznica łącząca Błonie po jednym torze, ale jednak bezpośrednio z Pruszkowem. I gdyby ona tutaj istniała, dałoby się puścić pociągi łączące kolejowo na trasie Warszawa Zachodnia, Warszawa Włochy, Pruszków, Błonie. No i oczywiście jakieś przystanki po drodze by też pewnie powstały pomiędzy Pruszkowem a Błoniami. Tutaj za chwilę zobaczycie to. Ja wam o tym mówię tak jak jakaś bardziej w ramach ciekawostki. Ta linia została rozebrana naprawdę dużo lat temu, co ja trochę poczytałem o niej. Co warto podkreślić, to jest to, iż ostatnie elementy zostały rozebrane w miarę niedawno, jakoś w okolicach 2010 roku. Tu widzicie w prawo ewidentnie ta bocznica odchodziła.
Co nie zmienia faktu, że też część tej bocznicy jest bezpośrednio w Płochocinie, obok przystanku osobowego, gdzie aktualnie jest przebudowany peron. No i tutaj to ładnie było widać. Także taka ciekawostka na sam koniec. Jak będziecie tutaj jeździć, to możecie zobaczyć. To są całkowicie rozebrane na tym odcinku, pomijając fragment w Płochocinie. I większość elementów jest rozebrana, ale widać ten nasyp kolejowy. Na nasypie w dużej części powstały nowe ulice, na przykład jest też autostrada A2 do Łodzi, która całkowicie przecina tą trasę. Ta linia kolejowa mogłaby powstać, ale właściwie teraz to nie ma zbytnio dużego celu. Jeżeli duże byłoby zapotrzebowanie na ruch pomiędzy Pszczkowem a Błoniami, no to wtedy by powstało. Ale tak oczywiście raczej nie jest. A przy okazji budowa nowych linii kolejowych wokół Warszawy to teraz duży problem. Mało do tego powstaje. Oczywiście Zagrze Południowe jest, ale to swoją drogą. Natomiast to byłoby na tyle z tego materiału. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, tak jak właśnie powiedziałem, zróbcie to, co przepowiedziałem. No i nie zapomnijcie też o tym, że możecie mnie wspierać obok przycisku subskrybuj. Wtedy część filmów możecie zobaczyć przedpremierowo, a mniejsza z tym w formie na żywo. Na koniec powiem bardzo ciekawą rzecz, o której pewnie, jeżeli jacyś mieszkańcy z Błonia mnie tutaj oglądają, czy co, Żarowa Mazowieckiego, są zainteresowani. Kiedy będą SKM-ki tutaj? SKM Warszawa. Czy dojedzie do Błonia? Odpowiadam w prosty sposób. Nie wiem, ale plany są tylko do Żarowa Mazowieckiego, ale to nie jest planowane też w najbliższym czasie, bo dopóki jest przebudowa stacji Żarów Mazowiecki, nic tam nowego nie będzie puszczone. To jest informacja oficjalna od SKM Warszawa. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!